Wołodymyr Załęcki otrzymał najwyższe polskie odznaczenie Orła Białego. Co pan na ten temat sądzi? A Leonid Breżniew otrzymał Virtuti Militari i trzeba było potem odbierać. Order Orła Białego za najwyższe zasługi dla Rzeczypospolitej. No to Paderewski mógłby dostać. Ale prezydent Ukrainy, obecnie urzędujący, nie zrobił dla Polski nic. Polska zrobiła bardzo wiele w sprawie tej wojny, natomiast tenże prezydent dla Polski no nic nie zrobił. On ma swoją wojnę, zaistniał z okazji wojny, wcześniej Polsce przeszkadzał. Duda teraz nie chce, żeby o Wołyniu wspominać i tak dalej, bo to zła atmosfera. No to a kiedy będzie dobra? Będzie kiedyś, bo przez ostatnie dziesiątki lat nigdy nie była dobra. No to można przyjąć, że nigdy nie będzie dobra, a są ludzie, którzy jeszcze pamiętają swój ból z tym związany i zanim umrą, tak jak prezydent Lech Kaczyński śpieszył się, aby dla ostatnich powstańców Warszawy zdążyć z muzeum, żeby zdążyć im wszystkim legitymację wydać, ordery poprzypinać. Śpieszył się, bo umierają. Tak teraz się trzeba śpieszyć z załatwieniem sprawy wołyńskiej, bo ostatnie resztki ludzi, którzy to przeżyli, też poumierają. I co wtedy zrobisz, Duda? Nic dla nich nie zrobiłeś, tylko cały czas im mówisz, że to jest niewłaściwy moment. Także order Orła Białego to jest niewłaściwy order dla tej osoby. Jeżeli już się Duda upierał, żeby coś mu przypiąć, to są inne ordery, które się dyplomatom przypina za to, że ktoś był ambasadorem w Rzeczypospolitej przez jakiś czas. No, no takie tam kurtuazyjne trochę ordery. Natomiast Orzeł Biały, no, może w uzasadnieniu tego wyroku tam jest napisane, może tylko Duda nie opublikował. Panie Duda, co tam jest napisane, dlaczego on ten order dostał i sprawdźmy, czy to się zgadza z definicją tego orderu, bo przy każdym orderze jest definicja, za co się go przyznaje, w jakich okolicznościach i komu. No i przeczytajmy definicję Orła Białego i uzasadnienie pana Dudy. Obawiam się, że nie pasuje jedno do drugiego nijak.